To jesteśmy na ostatniej edycji Warsaw Fashion Day w hotelu Bylotu w Warszawie, a ty oczywiście miałaś swój najnowszy pokaz modowy. Powiedz, ile stylizacji zaprezentowałeś, ile modelek wzięło udział w twoim pokazie oraz jak długo przygotowywała się do danego pokazu. Przygotowywałam rok czasu. To jest 15 modelek. Inspiracją było do niego malarstwo i obrazy Bartka Frączka. To jest taki artysta, malarz u nas z Częstochowy, właściwie z całej Polski. Tkaniny są wszystkie drukowane, to są jego obrazy i, no, i tak się jakoś złożyła do całości ładna kolekcja. Czyli okres pandemii tobie w niczym nie przeszkodził, a wręcz spędziłaś dość twórczo. Cały czas pracowałam nad tą kolekcją właśnie. Teraz takie ostatnie były szlify i dzisiaj ją pokazałam. Było 15 chyba modeli. A jak byś miała zatytułować daną kolekcję oraz czym inspirowała się przy jej tworzeniu? Malarstwem Bartosza Frączka. To jest artysta, malarz u nas tam z Częstochowy. I to są wszystko, tak jak mówiłam, tkaniny drukowane i wszystkie obrazy są drukowane na tkaninach i z tego po prostu jest złożona cała kolekcja. A proszę powiedzieć, jakie kolory, jakie barwy przede wszystkim dominowały w trakcie dzisiejszego pokazu oraz jakiego rodzaju były dodatki, jakie to są tkaniny, z których właśnie są wykonane teże kreacje? Tkaniny, satyny głównie, to są satyny jedwabne, takie grubsze, cieńsze. Kolory czerwony i turkusowy, królował ten kolor tam. I oczywiście na druki twarzy, tak. Na druki twarzy z obrazów zaczerpnięte. I na samo zakończenie, powiedz, kiedy możemy spodziewać się kolejnego twojego pokazu, kolejnej kolekcji, czy na razie w tym roku raczej będziesz tylko tworzyć? Na razie w tym roku jeszcze będę dopracowywać tą kolekcję i może w przyszłym ruszę z kolejną.